planuję dzisiaj wygrać i giganty slalom. To jest wszystko, co mogę zrobić. Niestety w walce o nagrodę główną już nie wszystko zależy ode mnie, bo mogę wygrać tylko jeśli Kuba Ilewicz popełni jakiś błąd i będzie drugi lub wypadnie. No ja na pewno będę walczyć do samego końca. Nie ma co analizować za bardzo. Trzeba jechać swoje i nie patrzeć na punkty. Zobaczymy, jak to się ułoży. Walka jest do końca. Forma myślę, że jest ok. Mam mały problem z kręgosłupem, ale byłem na rehabilitacji, więc nie doskwiera mi to tak bardzo. Myślę, że będzie dobrze. Jadę dzisiaj dla zabawy, ponieważ nie mam nic do stracenia. Zapewnione miejsce drugie w generalce, więc tylko mogę się bawić dzisiejszym dniem. Jest bardzo ciekawie po gigancie, bo wygrała Karolina Klimek i Kuba Ilewicz, a to oznacza, że Kuba zbudował sobie jeszcze trochę większą przewagę nad Anią, ale nic nie jest przesądzone i dopiero wszystko rozstrzygnie się w salonie. Bardzo się cieszę, bo nie startowałem w pierwszych zawodach, więc miałem jakby taką stratę i z każdym startem nadrabiałem to i udało mi się wygrać z 10 startów 10, więc jestem bardzo zadowolony. Drugi raz taka nagroda, bo w tych zawodach AZS Winter Cup są takie nagrody, w innych zawodach ciężko o coś tak wielkiego. Słaba zima, ale udało nam się zrobić prawie plan maksimum założony, jedne zawody nie wyszły, ale cieszę się, bo dużo ludzi jednak wystartowało, jednak widać, że impreza cieszy się nadal zainteresowaniem, masa studentów z całej Polski, bo jeżeli już z Gdańska przyjeżdżają studenci regularnie na zawody, to znaczy, że to jest dobra impreza. No i będziemy co, szykować kolejny sezon, mam nadzieję, że zima będzie lepsza i rywalizacja nadal emocjonująca.